Cześć, witam was. Bardzo serdecznie z tej strony Mission 24, a jest to już czwarty odcinek z gry Port Royal 2. Dzisiejszy plan na odcinek to tak, w Puerto Santo, ono się już rozrosło, nagły rozwój map, ciekawe czy to przez nas. Stawiać jeszcze więcej obszarów mieszkalnych, plantacji, które potem po prostu weźmiemy i sprzedamy, żeby mieć ludzi w tych domkach i żeby po prostu pasywnie zarabiać sobie. Na samym początku ja sobie wezmę stąd tą jutę i przeniosę ją tutaj, żeby można było produkować inny, inny sobie weźmiemy. I tak, musimy pojechać gdzieś, gdzie będzie można kupić najlepiej drewno i deski. Pojedziemy do Guadalupe na samym początku, ponieważ tutaj mają ludzi, po prostu ludzi sobie już weźmiemy. Okej. Weźmiemy także przyprawy, wino i narzędzia, ponieważ są tutaj bardzo tanie i można też wziąć trochę cegieł i można im sprzedać gliny po bardzo dobrej cenie. Wiem, że mogłem niby sobie pojeździć i poszukać tam, gdzie sprzedać drożej, ale bardzo to mi się w sumie nie chciało. Tutaj byli ludzie, ale już nie ma, bo mój statek je wziął, no dobra. Postaramy się jeszcze znaleźć dom. Ten skarb. Pojedziemy sobie jeszcze po tych tutaj, bo może będzie właśnie można sprzedać im nasze dobra i trochę na tym zarobić. Misja nie powiodła się, która uderzył na miasto Kajmany. Okej, a tutaj sprzedać można, okej, to super. Dobrze, San Juan. Tutaj możemy kupić z drugiej strony te przyprawy i te inne takie, ale popłynąłbym do Port Royal, bo tam generalnie z tego co wiem, to tam zawsze było dużo rzeczy, choć jeszcze jest początek gry, także niekoniecznie muszą mieć dużo. Na przykład dużo desek i drewna, ale mają go dość sporo. Dobrze, to teraz pojedziemy może tam, gdzie będą deski. Na przykład na wyspy Turk. I świetnie. Mamy je kupione. Charlestowni. Okej. O, można im sprzedać z fajną ceną. Ludzi nie oddajemy oczywiście. Cat Island. Tu nie opłaca się sprzedać, ale deski można kupić. Już jesteśmy trochę zapełnieni. Ale to nic. Tutaj też deski można kupić, trochę desek, zawsze coś. I mamy... Chcemy go przetransportować w tej misji. Prawdopodobnie musielibyśmy się sklepać z tym piratem, także my tego nie chcemy. Tutaj z tego co wiem to podobnie. Także tylko bierzemy te deski. Sprawdzamy czy coś w tawernie jest ciekawego, nie? Sprawdźmy jeszcze tutaj czy może... O! W Hawanie są nadmiar osadników. Także sobie weźmiemy i deski. Dobra. I teraz możemy już pojechać, popłynąć do naszej Margarity. Okej. Już jesteś. O, i w Margarycie też jest nadmiar ludzi. To świetnie.
wezmę stąd te cegły, których nie jest niestety bardzo dużo. No i się troszkę brakło, ale można może dokupić te cegły. A, nie mamy miejsca. Tam jest jeszcze 9, dobra. To tutaj damy... Tak, weźmiemy Jutę, ponieważ jest jej bardzo dużo. Możemy jej troszkę sprzedać i dać do naszego magazynu. Wziąć liny, wziąć także te cegły. I liny nawet, to widzę, że można parę tutaj sprzedać, ok? Teraz wchodzimy, zbudujmy może jeden obszar mieszkalny, to będziemy mieli 390. I żebym wiedział, co sprzedawać, to zbuduję może plantację kukurydzy tutaj i one będą sprzedawane. Teraz popłyniemy sobie tutaj, żeby posprzedawać te liny. Tak, myślałem, można sprzedać w fajnej cenie te liny tutaj. Osadnikom oczywiście nie oddajemy. O, tutaj jest świetna cena za liny. I w Guadalupe znowu jest nadmiar, był nadmiar osadników. Może jest paru, jest paru. Okej, pojedziemy jeszcze do San Juan. Sprawdzić, czy jest tutaj coś ciekawego. A, zapomniałem, w Guadalupe można było kupić przyprawy, wino i narzędzia. Z pewnością nie byłyby warte dla mnie aż tyle. Teraz mi zaś brakuje ludzi, ale to nas nie interesuje. Płyniemy do Margarity, gdzie jest nadmiar ludzi. I już nie ma nadmiaru, ale dobra. Weźmy te cegły. Weźmy też te liny. Puerto Santo. Okej, zróbmy tak. I sprzedajmy je nawet. I dajmy do budowy jeszcze jedną plantację. Chyba. Nie, jeden domek tutaj musimy wbudować. Jeszcze obszar mieszkalny. Teraz niby tracimy, ale chwilkę poczekamy. I plantacje zostaną wybudowane. Ok, i teraz będzie w nich brakować osadników. I dajemy 60 pracowników. Oni tu wejdą, zapełnią te obszary mieszkalne. No i tak powinno się stać. Tak się stało. I teraz sprzedajemy. A to możemy nawet je kupować. Obszar mieszkalny za 80, 75 tysięcy? Chyba ich coś, nie wiem. A te czwartopoziomowe, to, no to tyle kosztują właśnie, plantacje juty. Nie, ja mu sprzedałem za 22 plantacje, a on mi chce jedną za 220 tysięcy, no ale dobra. Tak to działa niestety. Ale tu już mamy 230 za darmo pieniądze, dostajemy. Okej, także możemy pojechać do Margarity. I wziąć jakąś... Tutaj gubernator, porozmawiam przez chwilę. Ponieważ Anglia prowadzi z nami wojnę, otrzymałem od wice króla nakaz, by naszych wrogów dotknęły poważne braki towarów. Zatem przydam ci misję plądrowania. Czy przyjmujesz misję? Możemy się już zacząć pierwszymi plądrowaniami. Dobrze, twoja misja polega na splądrowaniu 70 towarów ubrania od angielskich kupców, ale nie zapomnij.
Szukasz tylko towarów. Nie wolno ci zatapiać ani przechwytywać żadnych statków, ponieważ nie chcemy prowokować wroga bardziej niż to konieczne. Do 7 marca mam, czyli 2 miesiące. To co? To jak mam to splądrować? No to chcę list kaperski w takim razie. Tu nie chcę, tu nie chcę. Dobra, to trzeba sobie kupić jakiś galeon właśnie. Kupić sobie działa. Wziąć sobie żeglarzy. Oczywiście kule. Lutry i miecze. Pojechać do Puerto Santo. I zrobić to samo. Port of Spain. Wiem, że to są bardzo małe mieściny, także tutaj dużo tego nie będą mieli. Ale możemy zawsze coś tam sobie kupić. Dobra, musimy pojechać do tych większych miast, żeby kupić armaty. Których tu nie ma, ale żeglarze chętni na bój zawsze są. Okej, teraz muszę pojechać do Port Royal, tam powinni mieć dość sporo dział. Żeglarze, działa, okej, już mamy bardzo dużo tych dział. Miałem 50 tysięcy tylko. Ludzi mamy już fulla. Potrzebujemy jeszcze trochę dział tylko. To może Wyspy Turk. I kupujemy działa. Dobra, super. Teraz angielskich kupców. To konwój woskowy. O kurde, no to nie, tamtego to nawet nie chcę ruszać. Magaleon i Bark, ale to nie jest jakiś ten kupiec. Halo? Ty? Jack Jackson. No i spróbujmy go dogonić. Nie uda nam się, dobra. O, tu jest Timothy Ward. No to zaatakujmy go. A, ale to trzeba jeszcze ustawić, że... O, trzeba dać jako wojskowe. Ojojoj, konwój transportowy. A, właśnie, dobra, czyli my możemy atakować tych właśnie nazwanych. No to walka. Nie pamiętam troszkę, jak to się strzelało. Także może sobie szybko sprawdzę. My ich nie chcemy zatopić ani przejąć, czyli musimy ludźmi. Klawiatura. O, z magazyn rynek. Zalwać dział S. Okej, okay, to my chcemy chyba te szarpale. Okej. Okay. Ojeju, nie doleciały nawet te nasze. Bo my chcemy im ludzi jak najwięcej zabić, a nie niszczyć statek. Ponieważ my musimy dokonać abortażu. Oni mają, kurczę, zwinniejszy ten stateczek. Dajmy im, zmniejszmy im. Strzelmy w nich, może nam się uda ich dogonić. Kurczę, nie mają szybszy ten też stateczek. Dlatego rozwalimy im szybko, żeby wolniej pływali. Okej, teraz atak, 5 sekund, próbujemy ich dogonić, może nam się uda. Albo nie, to będziemy do nich dalej strzelać, póki możemy. Okej, jeszcze jeden strzał i powinniśmy być szybsi od nich. Ale to był nieudany bardzo strzał. Przygotujmy się, może nam się ich uda jakoś dogonić. Teraz płyniemy totalnie pod
Wiatr, nie uda się. Dobra, to jeszcze ładujemy. Okej, dostali. Spróbujmy teraz. Może nam się uda ich dotknąć, z nimi styknąć. Oni są szybsi. Dobra, zamienimy statek. Tylko teraz musimy załadować to, ponieważ tu jest tylko 60 ludzi. Bardzo mało, ale za to jesteśmy od nich szybsi. Oni też płyną trochę pod wiatr. Znaczy 60 ludzi to powinno z nimi sobie poradzić nawet. O, super. Oni teraz dadzą nam pełną salwę, może nam też się uda. Okej, udało się. Dobra, przygotowujemy teraz abortaż. Mamy 16 ludzi więcej, no. Powinniśmy dać radę. Oni już też uciekają. Ale wydaje mi się, że powinniśmy dać radę wygrać to. Ojojoj, chyba że oni będą chcieli strzelić. Nie, stykamy się, dobra. Jest, no, wygrywamy to. Dobra. Okej. Nie zatopiliśmy go. Ich podobno mamy nie brać. To sobie weźmiemy. A macie ubrania? Nie mają ubrań, no. Niestety, dobra. Teraz musimy, no... Galeon mamy cały zniszczony. Trzeba pojechać do Margarity, żeby ją... Ale splądrować, kurczę, tyle. To bardzo ciężko to zrobić. Napraw, ile tu potrwa? 16 dni. No dobra, trzeba poczekać. Sprawdźmy może tawernę, czy coś jest ciekawego. $20,000, aż do Dodge Town go zawiesiemy. 7 dni jeszcze. No my się trzymamy, trochę zarabiamy, trochę tracimy, ale generalnie jest dobrze. Chyba nie uda nam się wypełnić tej misji. Sprzedamy to oczywiście, zarobimy na tym trochę. Ale wątpię, żeby nam się udało. On ma galeon. No właśnie, to z galeonem tak średnio chce walczyć. George Ward. O, on ma flutę. To my po prostu możemy naszym galeonem... Tylko, że jesteśmy pod wiatr. Jak on będzie... Nie, on będzie uciekać chyba. A my jesteśmy tak samo szybcy jak oni. A on będzie chciał uciec. A my go nie dogonimy. Mhm. Nie damy rady go dogonić. Dobra, to odpuśćmy go. Ty masz fregatę, to ciebie można ciachnąć. Spróbować. Nie. Ty masz lutę tylko. Dobra, to ciebie tym bardziej można dać. Klepnąć, dobra. Teraz my jesteśmy z wiatrem jeszcze. Także wydaje mi się, że można zrobić... Od razu abortażu nie zrobimy. Dobra. Ojejku, ale słaby strzał. Dobra, szybko się obrócimy. Pyk. 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 Przygotowujemy abortaż, no i już płyniemy za nim. Mam nadzieję, że go dogonimy. Kurczę, tak samo płyniemy.
Dobra, teraz powinniśmy go dogonić. Aha, tak, dobra, super. Udało się go dogonić. Tym samym przejąć statek. Możemy w sumie wziąć te statki, no czemu nie? Transport, no i nie ma żadnych ubrań. Misja nie powiodła się. Aha, dobra, czyli jak przejmuję te statki, to no niestety. Korweta, ale korwetę wydaje mi się, że dalej możemy pokonać. Jeśli dalibyśmy tak. No to bark w takim razie, on ma 20, a Reta 16, no to niech będzie ten bark, dajmy tak dwa uzbrojone te i lecimy na Williama Hartego, nie na Stephena Ounsa. Może nam się uda wygrać. Walka. To jego już lecimy po prostu. Normalne kule, żeby go zniszczyć, mu trochę statek, teraz zmieniamy na te szarpale. Ojej, konie doleciały. Teraz bierzemy te, żeby spowolnić, choć nie wiem nawet, czy my jesteśmy w stanie dogonić, mam już tak zniszczony ten okręt. Nie, nie dogonimy go, a bark ma 57 osób ma bark. Dobra, jeszcze jeden strzał taki. Jeszcze jeden. Dobra, próbujemy go dogonić teraz. Chyba nam się uda. Dobra. Udało się. Przyjmiemy mu też statki, dobra. Ale to taka wyprawa wojenna już. Pierwsza. Można to powiedzieć. 51 mięsa miał, wow. Ładnie, dobra. I teraz wracamy po prostu do Margarity. Dostaliśmy level. To wszystko sprzedajemy. Korwetę sobie zostawimy, bo korweta ma 22 działa, to jeszcze jest w miarę dobrze. Freda 16. Bark 20, to bark też może zostać jak na razie. Ale no tak. Te sobie po prostu możemy je jakoś... O, dokładnie. Leta, korweta. Są dwa barki. Nie, to wszystko wypieprzmy stąd. Sprawdźmy, czy on... Tak, teraz wiem, że jesteście przeciążeni, ale dlatego już sprzedajemy to wszystko. I zarobiliśmy trochę. I dalej jesteście przeciążeni, bo macie za dużo dział, ale... Spokojnie, bo ja chcę sobie kupić... Nic nie chcę kupić. Dobra, to te barki jednak, niech one sobie tutaj dojdą. Jako wojskowe. I to sprzedajmy. I tak, pinasa sprzedamy, sprzedamy fletę, dobra. I naprawiajmy się przez 18 dni. Tak, ty możesz sprzedać te liny, Jutę to zostaw i to też sprzedaj, dobra. I mamy trochę kaski. W Puerto Santo, ile mamy tej Juty? 200 ponad. Okej, to możemy sprzedać. 110 kosztuje, dobra, tyle. Albo dajmy do, wiem, że teraz tracę, ale do 200 by było. Dobra, ale widzę, że odcinek już ma
dość sporo, także w tym miejscu dziękuję Wam za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!